Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Kanalowicz, a to jest kolejny odcinek symulatora Fishing Planet. W dzisiejszym odcinku kontynuujemy nasz połów ryb. Ciekawe, czy na tą gruntówkę w końcu coś się złapie. Czy też nie. Także dowiemy się za chwilę. Kilka zapewne. Zobaczymy jeszcze raz, coś tu na spławika złowimy. Ten już zerwał 5 przytonów na wyciąganiu ryby, tak? Nieźle. No my też mamy jakąś taką większą lekko. Lekko większą czy bardzo większą? No, udało mu się nawet złowić. Tamten jakiś kraty ma. No chodź tu, chodź, chodź. A, że napisał, a. Jakiś zakonak dołączył. No jakąś nie taką lekko większą rybkę, nawet trochę ma. Ciekawe, czy też karpik? Zobaczymy, jak tutaj te karpie ochoczo biorą. No zaraz chyba z lekka zmienimy naszą pozycję. I tą gruntówkę tu zarzucimy, nie? A gruntówka ma lekko większą wytrzymałość od tej wędki. No chodź już, chodź, chodź. Karpik, kolejny. Chodź tu. Dobra, widzę, że ta tu gruntówka tak nie za dobrze działa. I się zastanawiam, jakby co zrobić, żeby było dobrze. Wejdźmy w tą mapę i sprawdźmy. Tu jest marker, jakbyśmy się przesunęli kawałek i rzucali no wprost siebie, to też byśmy mieli jakąś tam głębokość, tak? Dobrze. Bierz to. I chodź z tym. Tu, o, tu czoła trzcinki sobie staniemy. Pięknie. I tam w tamto miejsce narzucimy sobie gruntowe. Dobra. Odstawimy. Nie tą wędkę chciałem. Odstawimy. Co to miało być? Już branie? Nie, to ja coś tu robiłem. Chyba. Dobra, i teraz zarzucimy na wprost siebie. Tak, idealnie powinno być.
Zobaczmy. O, nawet stoi spławik. Pięknie. Wydaje się być w porządku. Już postoimy teraz trochę tutaj, trzeba zmieniać czasami dynamicznie pozycję. Może akurat coś się złapie, może gruntówka też tam dobrze zadziała. Zobaczymy. Chętnie to trochę się przesuniemy z tym spławikiem za lampą wędkę. Będziemy trochę nierealnie rzucać. No nie, jednak nawet coś tu bierze. No coś się lekko ten spławiczek poruszył, ale cisza jest. A jak to mówią, zawsze jest cisza przed burzą. Nie? No i co, poruszał się, poruszał i cisza, cały czas. Jakieś to mądre te ryby są. Kiedyś w tym Fishing Planet jakieś te ryby się łowiły, jedna na drugą. Teraz jakieś dziwnie. No prawie. Coś się pociągnęło, ale coś się nie nabiło. A tu przyleciała. Usiądź sobie. A my dalej jeszcze czekamy, drodzy Państwo. Ja dziś lekcie zainteresowania i to jest. I co? Już myślałem, że to nie duże to zainteresowanie, a to nic. Widzisz? Cały czas. Chyba tamto miejsce było lepsze. Już nie pamiętam, w których to miejsce dokładnie się łowiło, nie? No to coś niby próbuję wziąć, coś próbuję, ale jakoś nie może. Może jakaś sprytna ryba. Znaczy sprytna ryba, która prędzej czy później tak się na haczyk złapie, nie? Albo mu za duże haczyki na tą rybę, akurat co tu bywa, bo też tak może być.
Oj, 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 oj. Ať to. Ha, ha, ha. Máme zaj. No i do czarpiki prawie same powinniśmy. Chociaż to nawet... Na nowy czar jest dobrze. Spróbuj go wziąć, ale możesz zaryzykować, ale możesz też nie zaryzykować. Teraz czy ryzyko się opłaci, czy się nie opłaci? Spróbujmy. Zaraz przyjdzie weryfikacja ryb. Jest, udało się. Czyli tym razem się ryzyko opłaciło, a następnym razem już się pewnie nie opłaci. Perfekcyjnie samo centrum markera. Postawmy to na jedynkę i weźmy teraz sobie tą wędkę. W sumie najpierw może zobaczmy na tej mapce, no chodź. Czemu to mi pokazuje, że tu mam to rozstawione, jak mam to rozstawione przed sobą? Nie wiem, nie rozumiem. Dobra. Podbierz to i... Już to nic kurczę nie bierze. To rzucaj. No. Od razu jest ryba. To trzeba tylko zarzucić, o czym pospolity. To jest za słabo. Bardzo słabo. Chodź to. Dobra, mamy. Wyciągnięty tużyca. Nie, mi się wydaje, że jakieś kiepskie tłumaczenia to jest. Wyciągnął tużycę, może powinno być. A nie wyciągnięty tużyca. Znaczy, nie wiem, co to jest, to tużyca, więc. Ciężko mi się wypowiedzieć. To jest dobre miejsce jakieś. Zobaczymy, czy za drugim razem też będzie w miarę szybko. Bo za pierwszym to od razu. Jakieś zawody sponsorowane widzę się wyświetlają, ale ja nie chcę brać w czymś takim udziału, przecież ja tam przegrał zawody. To znowuż mnie ryba oszukuje, tak? Kolejna. Kolejna taka mądra tu jest. Co tam obok? Może nawet i ta sama. To się nie chce złapać. Nie wiem, jaki tu jest grunt nawet. Czy mam dobrze ustawione? Mam 1,70 m.
Dzisiaj coś u mnie helikoptery latają. Ciekawe, czym to jest spowodowane. Już chyba 10 dzisiaj leci. A dziś kurs robić. O! Chodźmy, chodźmy, bo wędeczka wzywa, wędeczka wzywa. Dawaj, dawaj, nie tam, tam drugą. Ciekawe, co tu mamy. Znowu jakąś małą rybę, no. Karoć srebrzysty. Na tamtą rybkę, na tamtą wędkę mi tu prawie karpie. Na tą co? Dobrze. Idziemy tutaj dalej ławić. No i dzisiaj trochę za to powyciągamy ryb gruntóweczką, tak? Żeby nie było jak w ostatnim odcinku, że tylko samą sławikową. Chociaż dzisiaj gruntówka lekko dobrze działa. A ten teraz pałkę wyciągnął jeszcze. Pałkę z wody. A spławić się ruszył, ale to znowu jakaś ryba mnie tu próbuje oszukać. Nastała cisza, tylko słychać ćwierkające ptaszki w tle. Nic więcej. Ani drwinięcia na spławiku. No ciekawe. Może dlatego, że pogarszają się te statystyki koło góry po tej godzinie już. To od rana miało być perfekcyjne, a potem miało być gorzej. Zobaczymy, czy coś z tego będzie. No znowuż. Jakaś ryba mnie próbuje oszukać, ale... Nawet się złapaj na ten haczyk. Teraz jakąś redestnicę wyciągnę. Jeszcze lepiej.
Kiedyś otrzymałem w taki sposób ten sławik w wodzie. Przez chyba pamiętam, przez godzinę zasiedziałem, to w końcu złapałem jakąś dużą rybkę. Nie w symulatorze, tylko oczywiście w prawdziwym łowisku, ale w symulatorze nie wiem, jak to jest brane pod uwagę. My nie mamy jeszcze godziny czasu antenowego, niestety. No cóż, straciłem cierpliwość. Spróbujmy jeszcze tu coś trzcince złowić. Ja nie, przecież ja tu nie połowy, bo mam inaczej gruntu stary. Ejku, ejku. No co się stało? I zarzuciłem wędkę, nawet nie wiem. Oni za to robią. Paweł J. Dobra, zarzućmy jeszcze na ostatnie 3 minuty tutaj. I zobaczymy, czy się uda, czy nie. No już jakaś ryba mnie tu próbuje oszukać. Tyle co się wydarzyło. To nie chcę wyciągać ryb po 50 gram, tylko na jakieś chociaż duże. Więc nie mogę zmniejszyć spławika, bo to już bez przesady. Dobrze, dajmy mu jeszcze chwilkę. Jeszcze minutka mu została, zobaczymy.
Chyba nie mamy mieć dzisiaj szczęścia, wiecie? Dobra. No niestety. Tamtym razem zakończyliśmy w sposób optymistyczny, tym razem musimy zakończyć w sposób pesymistyczny. Więc nie pozostaje mi nic innego, jak tylko pożegnać się z Państwem. Więc komentujcie, subskrybujcie, ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia, na razie, cześć. Pa, pa.